To się nazywa defekt masy i to jest zbędna dana w tym zadaniu. To się przyda kawałek dalej. A póki co? No wiadomo, że oddziałują na siebie siłami elektrycznymi, bo gdyż to są jądra, mają tylko protony, odpychają się. I to mocno. No i wybieram. Wartość siły odpychania elektrycznego maleje. No jak oddalają się od siebie, no to odpychają się, więc oddalają się od siebie, tak? Nie musieli tego pisać w ogóle. Prawda. Skąd wiem? No bo gdyż na karcie wzorów jest napisane zwiększam R, maleje siła. Wartość prędkości rośnie? No wiadomo, cały czas działa siła, więc cały czas działa przyspieszenie, więc cały czas rośnie prędkość. Całkowity pęd obu jąder jest stały. No mam nadzieję, inaczej by zasada zachowania pędu nie działała. Tu sobie skorzystam z zasady zachowania pędu, tylko wezmę wyjaśnię, co robię. Coś tam piszą o układzie odniesienia, no to go narysuję. Żeby skorzystać z zasady zachowania pędu, analizuję sytuację przed i po. Przed było se jądro jakiegoś tam pierdółka i se leżało i w ogóle pędu nie miało. A po chwili jest jądro nowego pierdółka, trochę mniejszego i cząstka alfa. Tu pęd był zerowy, tu pęd też będzie zerowy. No ale skoro to jądro się rozpadło, czyli tak jakby wypluło sobie cząstkę alfa, no to cząstka alfa ma pęd w prawo, a jądro musi mieć taki sam pęd w lewo, żeby zasada zachowania pędu była spełniona. To jest wektor pędu. Taki sam. Gdybym chciał narysować wektory prędkości, to już nie będą takie same, bo gdyż to ma dużo mniejszą masę, więc musi zapierdalać dużo szybciej, żeby mieć ten sam pęd. No i zasada zachowania pędu mówi, że pęd całkowity przed jest równy pędowi całkowitemu po. Przed pęd był 0. Pęd 2 to jest suma pędów tych dwóch. Tutaj napiszę minus masa, na co to pękło, radon, prędkość radonu, dodać masa cząstki alfa, czy też tam jądra helu, piszę cząstka alfa. To zostało minus, bo jest zwrócone przeciwnie. I teraz zasada zachowania pędu mówi mi, że to jest równe temu, to co zapisuję. Co daje? Równość wartości pędów. I myślę, że nikt by się nie obraził, gdybym z tego wyszedł, rozwiązując to zadanie, i że w kluczu to będzie jakoś tak. Dobra, mam te same pędy, a chcę stosunek energii kinetycznej. Jak widzę takie słówko, to od razu zapisuję iloraz. Dwójki się skrócą. Rozpiszę ten kwadrat, bo dzięki temu pojawi mi się tu pęd. I te pędy podobno są takie same, więc to mogę skrócić na mocy tego. Zostało mi stosunek prędkości. Stosunek prędkości to sobie mogę wyznaczyć z tego. Podstawiam. No i masę to sobie mogę wziąć z układu okresowego albo skorzystać z tego, że masa jest w przybliżeniu równa liczbie masowej, więc cząstka alfa będzie miała coś koło 4 unitów, a radon nie pamiętam. 220. No i właśnie zauważyłem, że policzyłem nie to, co trzeba. Miałem stosunek, bo to pytają, no ale to będzie odwrotność tego. Dziki to wielkie wrogi fizyki, bo się zapisuje stosunek nie tak jak trzeba. No cóż. Już się cieszyłem, że uda mi się tutaj nagrać wstawkę, której wykażę, jak niekompetentni ludzie pracują w CKE, ale uratowali dupę tym słówkiem około. Na jakiej podstawie chciałem się ich czepiać? Bo w tym zadaniu mam stosunek mas, których nie mogę odczytać z układu okresowego, bo to jest stosunek mas jąder, a w układzie okresowym są całe atomy, to znaczy razem z elektronami. Trzeba by elektrony odjąć. I nie mogę tego stosunku mas traktować jako stosunek liczb masowych, bo liczba masowa to ilość nukleonów, a nie ilość unitów. I nawet gdybym sumował masy wszystkich protonów i neutronów, to dalej nie daje masy jądra, bo masa jądra jest mniejsza, bo część masy zamieniło się w energię.
w czasie tworzenia się tego jądra. No ale jak około, to około. Niech im będzie. I teraz to zadanie. Właściwie rozwiązuję to zadanie ze względu na ten podpunkt, bo tak sobie przeglądałem jakieś tam gazety, Onety, Interie i tam zrobili źle. Może pokażę. To jest Onet i skorzystali ze wzoru, który wypadł z programu. Poza tym tu jest napisane oszacuj, nie oblicz. To jest Interia i znowu źle. Oszacuj, dlatego że nie możecie obliczyć, bo tego wzoru nie ma już w programie. No więc zrobię tak pod klucz, bo wydaje mi się, że w kluczu nie będę korzystać ze wzoru, którego nie ma w programie i że w kluczu będzie właśnie oszacowanie. No to pokażę, jak to oszacować. Ten podpunkt jest o tyle wredny, że w większości zadaniach, które były w liceum pod koniec pierwszej klasy, była masa początkowa próbki i pytali się, ile zostanie po jakimś tam czasie, a tutaj jest masa końcowa próbki. Jezus Maria. Chryste Panie. No ale wezmę sobie, będę pisał, zobaczę, co z tego wyjdzie. Czas połowicznego zaniku wcześniej tego było 1,5 mg, nie? No bo tak działa czas połowicznego zaniku. Po upływie czasu połowicznego zaniku rozpada się połowa, czyli ten czas. To jest 3,7 dnia. Jak poczekam, znaczy cofnę się w czasie, jeszcze jeden czas połowicznego zaniku, to będę miał 3,0, jeszcze jeden, 6,0, jeszcze jeden, 12,0. To razy 2 to jest 7,4, razy 3 to, no bez kalkulatora, po trzech dzikach to nie, 11,1, a to tutaj 14,8. To 13 dni, które czekałem, mieści się gdzieś między tym a tym. To znaczy 14,8 dnia wcześniej było 12 gramów. 11,1 dnia wcześniej było 6 gramów. 13 dni jest gdzieś pomiędzy. Tak jakby po środku wypada. No prawie. To tak bym coś po środku tu wziął. Pewnie 9 mg. Tak to widzę. No i sobie piszę odpowiedź. Taki jest mój szacunek. Alternatywnie spróbowałbym zrobić to graficznie, czyli narysowałbym wykresik i z niego spróbował coś odczytać. To mogłoby wyglądać jakoś tak. Tu będzie czas i zaznaczę kolejne czasy połowicznego zaniku. Pierwszy, drugi czas połowicznego zaniku, trzeci i czwarty. A tu będzie ilość badziewań. No i na początku było 100%, takie 1. Jak poczekałem jeden czas połowicznego zaniku, czyli te 3,7 dnia, to została połowa z tego. Jak poczekam kolejny czas połowicznego zaniku, zostanie połowa z połowy. Znowu połowa z połowy i znowu połowa z połowy, przy czym ta połowa z połowy to jest dokładnie 0,75. Już mam skalę na tej osi, czyli tą jedynkę symbolizującą 100% wywalę, bo to dziwnie wygląda. Tu czekałem 3,7. Tu czekałem, ile tam było? 7,4, nie? 11,1 i 14,8. No a teraz cofam się w czasie. To jest mój czas teraźniejszy. To jest 3,7 dnia wcześniej. To jest 7,4 dnia wcześniej. To jest 11,1 dnia wcześniej. A to jest 14,8 dnia wcześniej. W treści zdania jest mowa o 13 dniach. Sprawdzam, jak się ma 13 dni do tych dwóch czasów. Czyli policzę sobie, to jest po środku, czy gdzie. No, czyli praktycznie po środku. Pomocnicze kreski. Środek. Teraz muszę narysować wykres, żeby odczytać przecięcie tego, tej prostej z wykresem. No, powiedzmy gdzieś tutaj. No, powiedzmy gdzieś tutaj i liczę, ile to kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I to wychodzi 8,25 mg i metodą graficzną uznałbym, że to jest tyle. Jeśli klucz jest dobrze zrobiony, to będzie tam podany przedział i w nim będą się mieścić obie te wartości.
bo szacuję, tam muszą być jakieś widełki podane, nie konkretny, dokładny, ścisły wynik obliczeń. Także no, to tyle. Nie ufajcie Interi, nie ufajcie Onetowi i nie ufajcie Rudym.